Kolejny projekt uchwały. Grupy radnych w sprawie nadania skrzyżowaniu ruchem okrężnym rondo umiejscowionemu w biegu dróg gminnych Mazowieckiej, Świętokrzyskiej i Henryka Sienkiewicza nazwy rondo gminy Żołnierzy. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krawodza w oparciu o artykuł 18 ustawy z 2 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym wraz z późniejszymi zmianami wnioskuje do Rady Miasta Krakowa o nadanie skrzyżowaniu drugim okrężnym, czyli rondu, umiejscowionemu w biegu dróg gminnych Mazowieckiej, Świętokrzyskiej i Henryka Sienkiewicza nazwy rondo imienia Żołnierzy Wyklętych. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Piątej Krawodza wnioskuje, aby formalno-prawne nadanie nazwy rondo imienia Żołnierzy Wyklętych zostało zakończone przed 1 marca 2014, to jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienia. Rada Dzielnicy Piątej Krawodza zabiega o godną formę upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, którzy stawiali bohaterski program poświęcenia opór sowietyzacji polskiej po II wojnie światowej. Formacje zbrojne podziemia niepodległościowego, rozumiane pod wspólną nazwą Żołnierzy Wyklętych, zapisały się w historii Polski jako niezłomni bohaterowie ścierający się w nieudolnej walce o niepodległość Polski, wbrew ustaleniom z Teheranu i Jałty. Nadanie wyżej wymienionemu skrzyżowaniu nazwy rondo imienia Żołnierzy Wyklętych może stać się przyczynkiem do popularyzacji wiedzy oraz świadomości historycznej wśród Krakowian, a szczególnie wśród młodzieży. Proponowane rondo jest miejscem godnym, dobrze utrzymanym oraz będącym istotnym punktem tkanki miejskiej Krakowa. Nadanie proponowanej nazwy dla skrzyżowania ronda nie wiąże się z koniecznością zmiany z już istniejącej, a co za tym idzie, nie wprowadzi jakichkolwiek nieporozumień wśród mieszkańców Krakowa. Nadanie proponowanej nazwy, oprócz aktualizacji map i przygotowania tablicy ulicznej, nie będzie wiązało się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla budżetu gminy miejskiej Kraków. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie zasadnicze. Po co to, komu to jest potrzebne? Czy przez to, że nazwaliśmy to wielkie rondo, prawda, Jasnogórska, Radzikowskiego, rondem ofiar Katynia, to ktoś sięgnął, prawda, przez to, że to rondo się tak nazywa? Proszę Państwa, proszę w swoim gronie spytać osobę dorosłą, która nie jest kierowcą, żonę, męża, kogoś, kto nie jest kierowcą, bo ja zrobiłem taką próbę, gdzie jest rondo ofiar Katynia, bohaterów Katynia. Oczy w słup. A wiesz, gdzie jest makro i skrzyżowanie, prawda, tam skrzyżowanie, prawda? Tak. W związku z tym, krótko, jaki ja tak sobie z myślnika napisałem, żeby Państwu dużo czasu nie zabierać. Jaki jest stan aktualny w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o nazwę rondo, prawda, tych żołnierzy wyklętych? Stan obecnie w Polsce jest następujący. Takich rond jest w Polsce 12. Z tego 9 w miastach powiatowych. No bo w mieście powiatowym, no jakieś to rondo, jakaś ta nazwa, to jakieś takie ma znaczenie większe. 9 w miastach powiatowych. 3 ronda o tej nazwie Żołnierzy Wyklętych są w Opolu, we Wrocławiu i w Szczecinie. Oprócz tych rond, o których mówiłem, prawda, że w ogóle w Polsce jest 12, to jest jeszcze jedna ulica w Warszawie, która też bardzo znaczna ulica. Która też tak się nazywa. Teraz krótko, proszę Państwa, jeśli chodzi o historię. To pojęcie żołnierzy wyklętych, takie, przepraszam, ni z gruszki, ni z pietruszki, powstało kiedy? W roku 1993 na Uniwersytecie Warszawskim zrobiono wystawę poświęconą bohaterskiej walce żołnierzy już po zakończeniu II wojny światowej, którzy polegli, prawda, w walce o niepodległość Polski. I tą wystawę nazwano, prawda, Wystawa Żołnierzy Wyklętych i stąd ten termin, prawda, dokładnie teraz mamy 20 lat, jak ten termin zaczął istnieć w świadomości przynajmniej części społeczeństwa. Tą wystawę organizowała Liga Republikańska. Przypomnę, że głównie to pojęcie żołnierzy wyklętych obejmuje część patriotów z Narodowych Sił Zbrojnych,
z organizacji takiej też jak Wolność i Niezawisłość. Te organizacje bojowe to były głównie organizacje endeckie, grupy bojowe antykomunistyczne i antycyjonistyczne. Przypomnę na przykład Państwu, że partyzanci z oddziału Kurasia, pseudonim jego Ogień, otworzyli ogień do grupy cywilów, zabili 11 Żydów, a 7 ranili. Akcje organizowane przez te oddziały przeciw Żydom według Instytutu Pamięci Narodowej w wielu wypadkach, jak Instytut stwierdza, są bliskie ludobójstwu. Były na przykład tak zwane organizowane akcje Pociąg, których ocenia się, że likwidowano do 200 osób pochodzenia żydowskiego. Przypomnę, że te oddziały w czasie okupacji nie chciały też podporządkować się dużym zgrupowaniom Armii Krajowej. Prowadziły, prawda, oddzielną walkę, prawda, a współpraca między tymi oddziałami NSZ-u, cywilną, a Armią Krajową w wielu wypadkach była bardzo mocno problematyczna. No dziś duchowi potomkowie NSZ-u i WiN-u są mocno się chwalą, prawda, działaniami już AK. Przypomnę też Państwu, że w jednym z oddziałów, jak pamiętam, Narodowych Sił Zbrojnych było dwóch braci. Jeden z tych braci był dowódcą tego oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. I poprzedni prezydent, przypomnę, pośmiertnie nadał temu obywatelowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a żołnierze jego likwidowali, prawda, Żydów, na co są dowody w IPN-ie, prawda, kilkunastu Żydów. No to przecież za to odpowiada dowódca, ale nadaje mu się Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, prawda. I właśnie ten poprzedni prezydent odznaczył go pośmiertnie, tak jak powiedziałem. To był krótko drugi punkt, który tu sobie napisałem na temat historii. Trzeci punkt, koszty finansowe. Niby to niewielkie koszty, postawienie znaków opisowych, prawda, przed, za, odnawianie tych znaków, kartografia, czyli dodatkowy opis tak małego ronda skrzyżowania krótkiej ulicy Świętokrzyskiej, no i dłuższej Mazowieckiej. Na planach Krakowa umieszczenie jeszcze dodatkowo, prawda, tych napisów, dodatkowo zaciemni te plany Krakowa. Uważam, że brak ofiar w tym miejscu i w pobliżu, ofiar poniesionych za niepodległą Polskę, w żaden sposób nie uzasadnia podejmowania takiej uchwały i nadawania nazwy temu rondu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo nie chciałem, aby sprowadzić to do dyskusji ideologicznej, tym bardziej bieżącej dyskusji ideologicznej. Może w odwrotnej kolejności, ale pierw odniosę się do tych ofiar. Tuż obok, tak naprawdę można powiedzieć rzut kamieniem, w przedłużeniu ulicy Sienkiewicza jest ulica Pomorska, tusz przecznicę dalej, która była katownią Gestapo. A wiemy też, że po wojnie działy też się tam bardzo, bardzo złe rzeczy. Co tam było, to wiemy. Dodatkowo po wojnie, właśnie z tymi ludźmi. Także już jest pierwszy argument, jest całkowicie bezzasadny. Po drugie, dzielnica Krowodrze ma na swoim terenie Park Jordana, gdzie znajdują się popiersia na przykład Inki i innych dowódców, też dowódców Polskiego Państwa Podziemnego i dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I to wpisuje się w jakby taką działalność naszej dzielnicy, która skupia część swojej uwagi na jakimś w miarę naszych możliwości, czy to upamiętnieniu, czy ułatwieniu upamiętnienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te wszystkie złe, czarne karty, tak? Tak to możemy nazwać. Nie jest to niestety prawda. Z jasnej przyczyny. Instytut Pamięci Narodowej ujawnił dokumenty operacyjne UB. Były formowane, i to jest fakt historyczny niepodważalny, były formowane z
oficerów UB oddziały, które legendowały się jako oddziały podziemia niepodległościowego. Jest to udowodnione, zdobywały zaufanie lokalnej ludności początkowo, aby później działać tak, aby te formacje, wszystkie inne, przedstawiać jak w najgorszym świetle. Oddziały UB i są na to dokumenty, razem z personaliami, dokonywały napadów rabunkowych, dokonywały samosądów pod płaszczykiem bycia częścią formacji podziemia niepodległościowego. No i to są fakty, z którymi nie ma dyskusji. Co do Kurasia, co do ognia. Były na ten temat prowadzone badania, no chyba, że mówimy o badaniach, które prowadzi Jan Tomasz Grozno, to wie pan, no możemy rozmawiać o czymś, nie możemy rozmawiać o czymś. Według prowadzonych przez prokuraturę IPN badań, nikt nie zginął za swoją narodowość. Nie, Żyd, który zginął, nie zginął za swoją narodowość. Tak samo jak Polak, który zginął, przepraszam, nie zginął za narodowość, tylko za popełniane przestępstwa. Niestety, no taka jest nasza smutna historia. Na przykład w lipcu 1919 roku, jak wojska polskie odbiły Lidę, doszło do pogromu Żydów, zabito 34 osoby. No ale wszystko ma swoje strony, no ja nikogo nie bronię, ja nie bronię kogoś, że ktoś kogoś zaszczelił, tylko wszystko ma swoją podstawę, no wiemy, co się działo. Ktoś coś zrobił, przychodzi druga strona i dokonuje jakiegoś sądu. No taka jest niestety rzeczywistość. Ktoś kolaborował z okupantem, to ta osoba zginęła. Ktoś kolaborował z UB, ginął. No niestety, proszę. Krótko tylko się odniosę, bo fakty historyczne są ważne. I z oddziału Kurasia, jak powiedziałem, 11 zabili, a 7 ranili, to jest fakt historyczny. Myślę, że to jest natomiast, ale całe tło tego. Natomiast zdjęto to odium z samego dowódcy z Kurasia, bo stwierdzono, że on nie wydał rozkazu. Tylko jego żołnierze to zrobili, bez jego rozkazu. To jest tak. Natomiast mówienie, prawda, że aha, UB, prawda, tam wysyłało, żeby Żydów zamordować. Ja tych partyzantów, tych w wielu wypadkach niedokształconych rozumiem, bo oni tych Żydów... A żołnierze KBW byli dokształceni? Czy prokuratorzy stajnowscy? To ja ich w pewnym sensie rozumiem. To przyspieszone jest... Ja ich rozumiem dlatego, że oni wiedzieli, że w UB jest duża część żydostwa, bo taka jest prawda. I w związku z tym likwidowali tych Żydów, którzy spotkali na swojej drodze ci zendecji. I tu jest cała komedia. Natomiast mówienie, że to UB robiło takie, prawda, żeby się podłożyć pod win przy Narodowej Siły Zbrojnej, dlatego likwidowało Żydów, prawda, gdzie w tych akcjach pociąg nawet do 200 likwidowali, prawda, no to jakieś nieporozumienie. Dziękuję bardzo. Pani Radna Kozień. Może, Szanowni Państwo, to co powiem w tym momencie wyda Wam się banalne, śmieszne. Takie trochę no, trąci takim kobiecym myśleniem, ale uważam, że nic tak nie różni Polaków jak polityk. A wszyscy jesteśmy ludźmi. Zostawmy to, co było, tym, którzy umarli. Te emocje, które były, czy on zabił, czy nie zabił, on przed Panem Bogiem będzie odpowiadał. Natomiast tu się nie zgodzę z panem Jerzym, bo mówi, że rondo w Jarkatynia, to lepiej by było, jak się by nazywało rondo żółtego kurczątka na przykład. Mnie to nie przeszkadza, że to się nazywa rondo w Jarkatynia. Panu się to źle kojarzy? Nie, ja nie mówię, że mi się rondo źle kojarzy. Tylko, że jaki aspekt wychowawczy to osiągnęło, tą nazwę? No może 50 osób się nie zastanowi, a 51 się zastanowi i ta jedna jedyna będzie ważna. I o to chodzi. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o tych po prostu rondo żołnierzy wyklętych. Może być tak, że wśród tych ludzi, o których Pan mówi, to jest prawda, co Pan mówi, że może tak być, że oni popełniali takie błędy. Ale było i cała masa ludzi uczciwych, bo nie ma ludzi idealnie dobrych, ani idealnie złych. Nie ma tak na świecie. Tylko ludzie są w zależności od okoliczności. Tak samo i my, żyjący w tych czasach, w których nam przyszło żyć i też popełniamy błędy. Każdy człowiek z racji tego, że jest człowiekiem, ma prawo do błędu.
Tamci stanęli w obliczu działań wojennych. To była ekstremalna sytuacja. Nie wiadomo, jak każdy z nas by się zachował. Trzeba się postawić. To były w tej sytuacji. To były ekstremalnie trudne warunki. Tam trzeba było walczyć o to, żeby przetrwać. Być albo nie być. Po której stronie się ustawić. Ci ludzie, przekrój tych ludzi był właściwie tak jak teraz. I teraz, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to też by były podziały między nami. Naprawdę nie spierajmy się o to, bo to nikomu nie przynosi chwały ani ujmy w niczym. To jest ludzka rzecz. A jeżeli jest taka propozycja, żeby uhonorować, bo tak jak mówię, było i złych trochę, i dobrych trochę, ale jeżeli chodzi o to, żeby uhonorować tych ludzi, nie widzę tutaj przeszkód, żeby ich uhonorować. Jakie? Będziemy się sprzeczać o to, że ten zabił tyle, a ten zabił... Ma pan... Ale pani istotnie pani nie zrozumiała. Samo pojęcie żołnierzy wyklętych to jest tak pojęcie... My... Ale jakie to ma znaczenie? No, dla pana może po prostu jest to banał. Ale może będzie taka osoba, która będzie się wgryzać w to i dla niej nie będzie to banał. Bo zaintryguje, no jest rondo żołnierzy wyklętych. Co to miało na rzeczy? I pójdzie do biblioteki, usiądzie, zacznie czytać i tu o to chodzi. O to właśnie chodzi. To jest moje zdanie. Demokracja na tym polega. Tak. Jeszcze bardzo proszę pana. Ja już o tym właśnie pomyślę, o tym projekcie słyszałem parę dni temu, no i tak on we mnie tak dość mocno rezonował, rozmawialiśmy długo z wnioskodawcą, więc pomyślałem, że wtedy jak w trakcie tej rozmowy przytoczyłem swoje argumenty, to jakby po tym tygodniowym przemyśleniu też się tutaj powtórzę. To znaczy najpierw taka sprawa w ogóle historyczna, że no nie, moja rodzina nie była nigdy, że tak powiem, po tak zwanej złej stronie. Muszę powiedzieć, że też do pewnego stopnia była wyklęta, to znaczy to były bardziej bataliony chłopskie, potem musieli się przenosić z Podlasia na Pomorze, dlatego że po prostu dla nich nie było miejsca, w związku z tym, że po prostu za dużo mieli i w tej wojnie po prostu jednak byli w partyzantce. Natomiast chciałem się odnieść i tak mi się wydawało, że tak jak pani Małgorzata zaczęła bardzo spokojnie mówić, że to będzie dobre intro właśnie do tego, co ja chciałem też dopowiedzieć, mianowicie, żeby ludzi nie dzielić. No, powiem o takim swoim odczuciu. Tutaj pytałem przed chwileczką Marcina. Prawdopodobnie jest to jedno jedyne rondo na terenie Krowoczy. Rondo no, to jest kształt koła, to jest coś właśnie, co łączy niedzieli. I nie wiem, czy dzielnica akurat powinna właśnie taką jakby politykę historyczną prowadzić. Czy powinniśmy się za to brać? No mnie się na przykład przypomina taka sytuacja z roku 2010. Była wielka katastrofa narodowa, potem zapadła decyzja o pochówku na Zamku Wawelskim i ja byłem za, bo sobie pomyślałem, że to jest idealny symbol pojednania, ale dla wielu osób właśnie wtedy ta żałoba narodowa się skończyła i teraz na przykład ten Wawel, czy do pewnego stopnia też Pałac Prezydencki pełni rolę takiego przyczółka taktycznego. Po prostu nie czegoś, co dzieli, tylko, nie czegoś, co łączy, tylko czegoś, co dzieli, gdzie można zaczynać różnego rodzaju marsze, niepokoje i tak dalej. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, tutaj w uzasadnieniu padło takie sformułowanie, że to rondo swojej nazwy nie ma. Istotnie nie, ale w takim... można powiedzieć potocznym rozumieniu, to jest kurs rondo krowoderski. I ja uważam, że na przykład, jeżeli byśmy po prostu mieli po prostu na przykład jakoś tą krowodrzę, że tak powiem, eksponować, to ja bym właśnie, jakby niezależnie od tego, co dzisiaj podejmie, prawda, jaką uchwałę, myślę, że po prostu powinniśmy być może to nawet odłożyć na kolejną sesję, ale zastanowić się właśnie, żeby to było coś, co połączy po prostu, żeby to było czy rondo krowoderskie, czy rondo... Ale taka uchwała już została podjęta i odrzucona, tak, więc to jest rondo krowoderskie właśnie. Tak. Została odrzucona. Tak. Z naszą radę obecnych kadencji.
Czyli, że Krowoderskich już jest taka mała ulica Krowoderska, to Krowoderska. To rozumiem, to rozumiem. Ale mnie się tak to kojarzy. Jeszcze jeden taki, taki argument. Tutaj może czasem mam takie pomysły, które nie są, nie są podzielane, ale kiedy ostatnio na komisji komunalnej rozmawialiśmy o tej palmie na przykład na jednym z rond warszawskich, to, to właśnie w ramach tego, że twórzmy jakieś takie wzorce, nie tylko, nie tylko martyrologia, nie tylko krew, bo to mówię, no wszyscy tak naprawdę, przodkowie nasi tą krew przelali po różnych stronach, tylko zrobić coś takiego chociażby optymistycznego, no chociażby właśnie zarezerwować to rondo na jakąś nazwę taką, taką neutralną, to, to niekoniecznie może być ten, właśnie tak jak pani mogło się mówić, żółte kurczątko, ale no jeżeli to, to rondo krowoderskie czy rondo krowodrzem byłoby na przykład odrzucone, to jakieś inne i na przykład tą krowę kiedyś zamontować, no a gdybyśmy na przykład zrobili, wiecie państwo, właśnie rondo żołnierzy wyklętych, no to przecież siłą rzeczy ta krowa tam się nie znajdzie, bo zupełnie zupełnie inną dykcję byśmy narzucali. Jeszcze takie jedno skojarzenie. No, mówię, no, porozmawiajmy jeszcze chwileczkę o tym. Kiedyś miałem taki pomysł albumu Zasłużony Krowodrze, on tam, że tak powiem, nie został zrealizowany, ale jednym z argumentów właśnie przeciw, to jeszcze pamiętam, właśnie pan Adam mówił na sesji, że kogo wtedy by uznać za tego zasłużonego krowodrza, Żanina, prawda? Że jest kwestia taka, że no dzielnica ma charakter samorządowy, niepolityczny i wtedy ja odpowiadałem, no to zróbmy na przykład jakąś periodyzację, jakiś czasokres, prawda, że do pewnego momentu po prostu, że tak powiem, tam gdzie te podziały historyczne jeszcze inaczej, tam gdzie po prostu wszyscy generalnie się zgadzają, to żeby tam właśnie tych zasłużonych krowodrzan lokować. No i to jest podobna sytuacja. No mówię, ja nie mam nic przeciwko, no na przykład tym żołnierzom wyklętym, nie mówię o samym pomyśle, bo tutaj mówiliśmy o ogólnym... Ale tu mówimy o Tak, więc tutaj na przykład o jeżeli nie ma kontrpropozycji, to ograniczy się do tego. Już będę kończyć, tak. Tak, mówię, jeżeli chodzi o ogień, to jest cała bibliografia po prostu i to jedni są za, drugi są przeciw, a niestety historia historii są sługami po prostu idei i to wszystko jest niestety ideologicznie nacechowane. No tyle o tym, ja uważam tak, że po prostu wstrzymajmy się, przemyślmy to po prostu i tyle. Znaczy ja mam jeszcze dobre, bo historyk to może na końcu, bo to może też potrwać. Tylko jedno zdanie tutaj do... Mówi pan, znaczy mnie nie chodzi też o żołnierzy wyklętych, okej, że nic się tym nie zainteresuje i tak dalej, nawet jak będzie nazwa. W Krakowie jest mnóstwo ulic, których, mimo, nie wiem, jakbym tutaj rzucił nazwę, nie mam pojęcia gdzie są, mimo że jestem kierowcą, niekoniecznie niedzielnym. Druga rzecz, nawet jeżeli przeczytam jakąś nazwę, czy zobaczę pomnik, no nie rzucam się zaraz do encyklopedii, Wikipedii, czy książek historycznych szukać, kto to jest. Ale jest grupa ludzi, którzy uważają, że dla nich to była wielka postać i ta grupa, powiedzmy, stawia pomnik, nazywa ulicę i tak dalej. Więc tutaj akurat, czy ktoś się sprawdzi, kto to mówi, że oni żyją wzięci, czy nie, to jest akurat taki, wydaje mi się, jakiś argument dość błahy. To a propos właśnie, że nie ma to żadnej edukacyjnej. To może edukacja. Bardzo proszę, historyk ma. Nie wiem, czy to bardzo, ja bardzo mocno popieram tutaj projekt uchwały Komisji Infrastruktury. Grupy radnych. Przepraszam, grupy radnych. Tutaj najważniejsze mi się tutaj argumenty padły. To bardzo merytoryczny argument, który oto nam nie umyka, to rzeczywiście fakt istnienia na terenie naszej dzielnicy jego miejsca jak Pomorska, to jest wystarczający się dla argument. No sam pan jak tutaj użył jak gdyby argumentu przeciw, który jest de facto argumentem za, mianowicie stwierdził, że w Krakowie nie ma takiego ronda, więc nie liczmy w stronę, od razu mi się skojarzyła cała ta rozmowa, nie wiem czy państwo kojarzycie taki film jak Alternatywy 4, ten pierwszy odcinek, gdzie tam pojawia się w Radzie pomysł, żeby tam nową ulicę nazwać ulicą Piłsudskiego. I tutaj oczywiście poprawność polityczna nakazuje, że nie Piłsudski, nie poczekajmy, jak będzie lepsza, jakaś większa taka arteria zasłużona i przypadkowo zupełnie to musi być jakaś alternatywa i
i pada nazwa alternatywy, może rzeczywiście to jest bardzo alternatywy, czy to bardzo, bardzo dobra nazwa, więc tam w jakiś sposób odepchnięto tego Piłsudskiego jako niegodnego. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nie odepchniemy tutaj żołnierzy wyklętych jako niegodnych tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale dwa słowa na koniec. Chciałbym się jeszcze odnieść. Dlaczego ta nazwa powstała tak późno? Przecież wszyscy wiemy, dlaczego ta nazwa powstała tak późno. Bo wcześniej to byli w propagandzie w okresu, nie będę już się do tego odnosił, jakiego trudnego bardzo okresu. Na pewno to byli bandyci, prawda? To byli wrogowie systemu, o których nie można było mówić, którzy leżą w bezimiennych grobach. Tak do tej pory nie udało się odnaleźć nawet miejsca, gdzie mogą być ofiary obłady augustowskiej. Prawda? Dlatego tak późno. Dlatego tak późno. Nie dlatego, że to jest takie mało istotne. Tylko dlatego, że to było tak bardzo istotne, że władza się tego bała. Dlatego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że podsumowując, można wyrazić zadowolenie, że tak dobra wiedza historyczna jednak wśród nas, bo tutaj ja przynajmniej jestem zaproszeniem tych informacji, tych wiadomości, jakie panowie tutaj przedstawili, więc cieszę mnie to. Myślę, że zostały powiedziane wszystkie argumenty. Jeżeli nie chcę więcej zgłoszeń, w takim razie myślę, że przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta.